Myślę, że ludzie się cieszą i też trochę na pewno denerwują, bo nie mieliśmy tu jeszcze takiej dużej imprezy. No nikt nie wie, jak to do końca będzie. Może za parę dni. No proszę pani, no nie wiem, no w każdym razie no powoli, powoli się sprzedaje te różne te gadżety, prawda? A kto kupuje? Miejscowi. No, tutaj miejscowi, tak nieraz przejezdni, no tam babcie dla wnuków, że tak powiem, nie? A w prezencie. W prezencie, tak, no. Proszę pani, chorągiewki mamy. Nawet tanie, w konkurencyjnej cenie, proszę pani, bo za 3,99 zł tylko ta chorągiewka. To wydaje mi się, że bardzo tanie. Wieczkie, to są pałeczki takie gumowe, dmuchane, dwie sztuki takie, też taki gadżecik. Bo jakiś ruch chorzów grał i zablokowali całe drogi. Rozumiesz to, czy nie? No i to będzie to samo. To teraz, czyli nikt nie pojedzie do pracy i nie przyjedzie z pracy, tak czy nie? Zamykanie dzielnic, odcinanie nas od świata, to jest po prostu jakieś tam chore pomysły są. Jakieś identyfikatory, nie wiadomo po co to komu. Nie wiem, no po prostu zwykli ludzie, wydaje mi się, że nic na tym nie skorzystają. Ja wiem, widzę co się dzieje, jak Lechia gra. A co się dzieje? No. Chce pani wiedzieć? Tak. Tu jest wszystko zasikane. Właściwie nie obserwuję żadnych zmian, ani w związku z tym, czy euro ma być za parę dni, ani nie widziałam nic nadzwyczajnego miesiące temu, kiedy trwały przygotowania do euro. Przynajmniej takie jest moje odczucie, z tego co wiem i po moich znajomych, po moich sąsiadach, no nikt nie ma tutaj żadnych biletów na mecze, nikt się na mecze nie wybiera, nikt nie będzie również prawdopodobnie korzystał ze strefy kibica, która jest płatna i nawet tak na dobrą sprawę, patrząc na przekrój propozycji artystycznych, które będą się odbywały w strefie kibica, no również nie są aż tak bardzo porywające, żeby faktycznie tam się znaleźć. To była dzielnica zapomniana przez Boga i rządzących. Aha. No taka prawda, nie? A dzięki temu, że uzyskaliśmy to euro, no to coś się zmieniło. No tak, ale tu wielu męczy nie będzie przecież, nie? No, wielu nie będzie. A już przeżyłam Polska-Niemcy. Jak było? Był full... Nie, tego nie ma słychać. Nie słychać? Nie ma, nie, nie. Ludzie się rozchodzą, wie pani, tak jakby rzeka biegła. Pięknie się rozchodzą, jest zorganizowane, tylko mówię tutaj tym ludziom na Marynarki Polskiej psują, bo jak zamykają ruch, bo przyjeżdżają kibice, jest stref, mecz podwyższonego ryzyka, no to gdańszczanie mają, wie pani, kopa, nie? No mają, no taka prawda, nie? Tak, żeby tam chuligaństwa nie było, rozrabiania tylko tu, nie? Czyli żeby co, nie przychodzili i nie psuli tutaj? No. A wjazdówkę pani ma już? Nie, my nie możemy dostać. Czyli tutaj firmy, zakłady pracy, tylko mieszkańcy. Aha. No. Mieszkańcy tylko właśnie tutaj tej czyli, dzielnicy. A to dostawa towaru i tak dalej? Nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem jak to będzie.